Nie potrzebujesz zmywarki. Twoje ręce również nie będą brudne. Weź zwykły ręcznik papierowy kuchenny. Oderwij kawałek i złóż go na mniejszy kawałek. Następnie napełnij pojemnik po jedzeniu wodą. Dodaj do wody także odrobinę płynu do mycia naczyń. Dodaj kawałek papieru i zamknij go szczelnie. Potrząśnij nim dość mocno. Ten sposób sprawia, że sprawnie i szybko umyjesz pojemnik po jedzeniu. Wrzuć kawę do zlewu. Rezultaty cię zaskoczą produkty których używasz codziennie mogą zamienić się w coś zupełnie innego. To prosty i tani sposób na środek, który przyda ci się w kuchni i łazience. Weź miskę i wsyp do niej trzy łyżki mielonej kawy. Pochłania ona idealnie nieprzyjemne zapachy. Następnie, wrzuć jedną łyżkę sody oczyszczonej, wykorzystując jej właściwości czyszczące. Przelej do szklanki ocet, który jest dobrze znany ze swoich właściwości dezynfekujących. Wlej ocet do miski z kawą i sodą. Gdy roztwór jest gotowy, możesz już go użyć do sprzątania zlewu. Wlej całość do umywalki. Odczekaj chwilę, aż składniki zawarte przygotowanym płynie zaczną spełniać swoją rolę. Następnie zalej je ciepłą wodą i obserwuj, jak skutecznie czyści i dezynfekuje. Ten trik sprawi, że pozbędziesz się nieprzyjemnych zapachów i potencjalnego robactwa. Ten trik skróci czas sprzątania o połowę. W kilka sekund zrobisz otwory w zakrętce butelki. Odcięty balon nałóż na tę część butelki, jak ja. Teraz załóż to na kran i gotowe. Nieruchomy kran z bardzo brudnym zlewem może być obrzydliwy, ale wystarczy balon i zakrętka od ulubionego napoju, aby to zmienić. Przygotuj pustą butelkę. Odetnij szyjkę butelki. Jest to część, której będziemy używać. Teraz ostrym przedmiotem, takim jak szpilka czy pineska, zrób małe dziurki w zakrętce. Może ich być dużo. Wybierz swój ulubiony kolor balonu. Przetnij go tuż poniżej środka, trzymając za szyjkę. Umieść balon większym otworem na odciętej szyjce butelki. Następnie zabierz balon z częścią butelki do kranu kuchennego. Umieść drugą końcówkę balonu na kranie. Teraz czyszczenie zlewu jest o wiele łatwiejsze. Ze względu na swoją elastyczność, taki dodatkowy element sprawia, że woda dociera do wszystkich szczelin. Wrzuć je do odpływu, a efekt cię zaskoczy. Problem zatkanych rur zniknie w kilka sekund. Pokażę ci, jak udrożnić odpływ za pomocą czegoś, co zapewne masz w domu. Na początku oczyść zlew z widocznych włosów i zanieczyszczeń. Czasami są one zaczepione na sitku i wystarczy je tylko wyjąć. Następnie weź ocet, dokładniej jeden litr. Zagotuj go, najlepiej w czajniku. Zostaw na chwilę. Wrzuć do odpływu dwie tabletki aspiryny. Zalej je octem. Nie lej gorącego octu na porcelanę umywalki, bo może pęknąć. Wlej ocet prosto do odpływu. Usłyszysz charakterystyczne bulgotanie, a z odpływu może zacząć wydobywać się piana. Kiedy usłyszysz wspomniane bulgotanie, wlej do odpływu litr wrzącej wody. Aspiryna wraz z octem i wrzątkiem odetkają rurę, neutralizując też nieprzyjemny zapach, który co jakiś czas wydobywa się z rur. Jak widzisz, bardzo skuteczną mieszanką do odtykania odpływów jest połączenie aspiryny, gorącej wody i octu. Zlew będzie czysty, a nieprzyjemny zapach zniknie. Nie wyrzucaj torebki po herbacie. Ma ukrytą funkcję. Zobacz, co się stanie. Mało osób zna ten trik. Jestem pewna, że nie miałeś o nim pojęcia. Już go pokazuję. Przygotuj sobie herbatę jak zwykle, włóż torebkę z herbatą do kubka lub szklanki i zalej gorącą wodą. Herbatę wypij, a torebkę odstaw. Poczekaj, aż uzbierasz ich kilka, wtedy nasz trik da lepsze efekty. Wrzuć torebki po herbacie do zlewu, ale oczywiście nie nowe. Weź już takie, z których wcześniej robiłeś herbatę. Dokładniej włóż je do odpływu, przygotuj wrzątek w czajniku. Taką gorącą wodą zalej woreczki z herbatą. Pozostaw je tak na całą noc, przyniesie to lepsze efekty. Rano wystarczy wyjąć je ze zlewu i wyrzucić do kosza. Twój odpływ będzie jak nowy. Nie będzie się z niego wydobywać żaden nieprzyjemny zapach. Ten trik ze zużytymi torebkami herbaty właściwie nic nas nie kosztuje, dlatego warto go stosować. Wrzuć do zlewu, a już nigdy nie będziesz martwić się zatkanym odpływem w kuchni. Wystarczą trzy składniki. Weź jedną cytrynę. Przekrój ją na pół. Wyjmij z niej pestki. Pokrój połówkę cytryny na plasterki. Sprawdź, czy nie ma w niej pestek. Pokrój ją następnie w poprzek. Przełóż do pojemnika od blendera. Zalej odrobinę wody. Włącz blender i zmiksuj je. Wystarczy chwila, by trochę rozdrobnić cytryny. Po chwili otwórz blender i dodaj dwie łyżki soli. Ponownie zblenduj wszystko przez chwilę. Na naczynie połóż sitko i przelej miksturę. Odceć miąższ z cytryny. W przecedzonym soku będą wszystkie niezbędne składniki, które chcemy wykorzystać. Do soku cytrynowego dodaj trochę płynu do mycia naczyń. Wymieszaj wszystko razem. Weź silikonową foremkę na kostki lodu i przelej do niej miksturę. Ta ilość wystarczy na jedną taką foremkę. Wstaw ją do zamrażarki. Kiedy kostki się zamrożą, są gotowe do użycia. Umieść jedną w zlewie i odkręć gorącą wodę. Zwykle resztki jedzenia i tłuszcz przyklejają się do ścianek w rurach. Rób tak dwa razy w tygodniu, a zlew nie będzie się zatykał. Takie kostki możesz też użyć do mycia garnków. Patelni i innych naczyń, jeśli skończył ci się płyn do ich mycia. Możesz też je używać regularnie do umywalki w łazience. Nie używam już żrącego i chemicznego kreta. Ten naturalny zamiennik jest tani i bezpieczny. Udrażnia rury i usuwa brzydki zapach. Odpływ pod prysznicem nie odprowadza wody? Jest to wina śluzu, włosów i resztek detergentów, które zalegają w rurach. Ten prosty przepis na kreta poradzi sobie z tym problemem w 5 minut. Wsyp do odpływu 4 łyżki sody oczyszczonej. Następnie zalej całość octem. Substancje wejdą w reakcję tworząc pianę, która spłynie do rur. Soda ma właściwości czyszczące i dezynfekujące. Buzująca piana wypełni rury i przepchnie zalegające w niej włosy i brud. Ocet usuwa kamień z wody. Nieprzyjemne zapachy dzięki kwaśnemu pecha doskonale radzi sobie z zabrudzeniami. Całość wystarczy spłukać wodą i gotowe. Odpływ będzie czysty i pachnący. Ten sam trik możesz zastosować w kuchennym zlewie. W jego rurach osiadają się tłuste resztki jedzenia, które psują się w jego wnętrzu. To one odpowiadają za brzydki zapach unoszący się ze zlewu. Soda i ocet świetnie udrożnią i oczyszczą wewnętrzne części. Zlew będzie drożny i pachnący. Stosowanie chemicznych środków nie będzie potrzebne. Białe zacieki na czarnym zlewozmywaku, które spędzają ci sen z powiek, znikną w kilka minut. Też masz problem z białymi zaciekami na czarnym zlewozmywaku? Większość osób, które kupiło taki zlew, nie ma pojęcia, jak o niego dbać. Białe ślady nie schodzą po umyciu płynem do naczyń, ale nieodzowną pomocą w takim przypadku okazuje się jeden tani produkt. Każdy go ma w kuchennej szafce, a okazuje się, że powinien też stać przy zlewie. Wtedy białe osady z wody nigdy nie będą szpecić twojej kuchni. Zastosuj prosty trik, a w kilka minut pozbędziesz się problemu. Oto, jak temu zaradzić. Weź butelkę, octu i przelej go do spryskiwacza. Następnie spryskaj powierzchnię zlewu, na której są białe plamy. Zrób to dokładnie i obficie. Na wilgotny zlew nałóż kawałki ręcznika papierowego i ponownie spryskaj octem. Ważne, aby ręczniki papierowe były całe mokre. Dzięki temu ocet nie wyparuje i dłużej będzie mógł działać, usuwając białe plamy. Zostaw papier na kilkanaście minut. Już po kilku minutach zobaczysz, że białe ślady znikają. Po kilkunastu minutach zdejmij papier i zobacz różnicę. Po osadach z kamienia nie będzie śladu. Czarne zacieki i plamy odejdą w zapomnienie. A ty będziesz mógł się cieszyć idealnie czystym czarnym zlewem. Żeby nie dopuścić do nowych białych osadów, wystarczy co jakiś czas spryskać zlew octem i to wszystko. Powodzenia!